Kurczę, tak pasowałoby wbić tu 2600, nie? A wpierw 2500 w końcu. Bo tak się telepie i telepie. Tak się telepie i telepie wokół tego 2500, nie? Znaczy wokół, właściwie poniżej. Wokół to... To dawno się nie telepałem. Wieża E8, okej. Okay. Czyli co, E5 on chce grać? Szybkie? No czegoś takiego to ja nie znam. Witam serdecznie, co to za spóźnienia? Tak jak powiedziałem przed chwilą, po prostu... Dużo teraz spraw mam do ogarniania, więc no trzeba się spodziewać niespodziewanego. Witam, witam wszystkich widzów serdecznie, uprzejmie. No, Sepciolotek, widziałem twoją partię, będzie... analizowana. To dziewczyna, znana streamerka? Ale kto, co? O czym mowa? Bo ja nie w temacie. O jakiej streamerce mówimy? Dobra, chyba skoczek E5 na tego pioneczka, na tego skoczka. Jeszcze się zastanawiałem, czy jakiegoś H4 w ogóle nie wrzucać. Być może miało to sens logiczny. A, twoja przeciwniczka. A, no tak, no kojarzę Anna Maja. No, rzeczywiście, kurde, ja to... Ślepy i głupi, nie? No dobra, no to chyba zbije, ona zbije hetmanem, zbije tutaj, może zbije tu po prostu i coś w ten deseń będę tutaj uskuteczniał. Wiadomo, jest otwarta linia w pozycji, więc pasowałoby się tą otwartą linią zainteresować, nie? Hello from Anna Maja's chat, hello my friend. No tutaj tak wygląda na droła, nie? Tak pomału, ale jest plusik, bo te piony rozbite, okej. Okej, czyli co? Tutaj chcę, nie? Dobra, to ja tak na spokojnie, G3 zostaje zagrana. I w dalszej perspektywie B3 hetman D2 i tego piona będę chciał atakować. Gdzie ona idzie tym hetmanem? Nie wiem. Dobra, nie mam pojęcia, co ona tu tworzy, to ja zagram B3 po prostu. Jaka emotka. Czedok. Okej, okay, tutaj królem, w porządku. No to B3, na spokojnie tę pozycję rozegramy. Bez jakiegoś pośpiechu, bez jakichś nerwowych zagrywek. Okej. Okay. Okej, okay. I jakiś król G2. A ja lubię złośliwie zagrać, wezmę może? Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, co? Dobra, wezmę. Okej. No i jakiś A5, nie? Będę chciał pchać po prostu. Ale ten, na czas muszę uważać, bo jak zwykle minuta mniej, nie? Powinienem chyba dostawać jakąś gratisową minutę na tych partiach. Nie wiem, za... dofinansowanie za słabe klikanie. Czekajcie, jak to się nazywa? Ten. Dysklikalność mam. Mam dysklikalność i oczekuję minuty więcej. Okej. No chyba tutaj posypałem się, co? Na 30 sekundach ciężko się takie pozycje gra, no muszę powiedzieć.
Okej. Okej. Nie, no taka cofka? To nie ma racji bytu. Nie! Ja to jeszcze przegram. Ajajaj. No, zawaliłem sprawę, była wygrana kompletnie, tylko za długo się zastanawiałem, nie? No ale to wiadomo, czas też jest elementem gry, też ma ogromne znaczenie. Dobra, teraz bardziej... Ej, a ty w sumie dosyć dziwny repertuar ma... Oj, kurde. A6 chciałem zagrać, ale nie wyszło. No dobra, mówi się trudno, żyje się dalej. Dam radę jakoś bez A6. Kurde, ale to A6 jest niezbędne, bo tutaj pionek mi będzie wisiał teraz po wsze czasy. Dobra, mam przegraną pozycję kompletnie teraz. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jak te szachy, to jest okrutna gra, naprawdę. No jeden misklik. No mówiłem, ja mam misklikulię. No, tak się nazywa ta choroba, jest nieuleczalna niestety. Można podsyłać wsparcie na leczenie. Powiedziała, że biorąc remis okazała ci litość? Ja wiem. Czyli co, normalnie ogrywa na czas ludzi? Okej, dobrze wiedzieć. To może jak mi skliki, to za duża czułość myszy? Nie, zbyt pewna ręka. Oj, zbyt słabo pewna ręka. Okej. Wymiana raczej na moją korzyść będzie. Okej. Nie wiem, goniec A6 może na pionka. Prosto, wręcz prymitywnie. Bany są u niej zapisane po polsku. No spoko, to po angielsku, jak czat po angielsku, to pisz po angielsku, nie? A, chce mi gońca zabrać, okej. No nie jestem fanem tego posunięcia, muszę powiedzieć. Nie jestem fanem. Być może skoczek G6 było lepsze. Jakieś tam wyzwanie poszło. Dawaj wyzwanie, jeśli wygrasz następną partię nie robiąc roszady, dostajesz 10 zł donate. No, okej, możemy spróbować. Nie widziałem tej reakcji Carsena. Nie wiem, co ona tu liczy. Co, ona wie, że F6 liczy? Ale to skoczek tu broni na F7, więc powinno być okej. Przynajmniej tak pi razy drzwi policzyłem, nie? Wiecie, o co chodzi. Co robi Dajczer? Włącza grę na bota 250. No, nawet o tym przyznam nie pomyślałem, ale... Nie jest to głupi pomysł. Może ja, kurde, ten... za słabo kombinuję, co? Mi taki pomysł nie przyszedł do głowy. No, proste pułapki tutaj zostawię, bo było związanie, ale teraz nie ma.
Harry 8-8. Zobaczymy jak wyjdzie, bo niektóre debiuty nawet dobrze się gra bez Roszady. Ale to niektóre. W większości Roszada jest na propsie. Okej. No kurczę, chyba za tą jakość za mało mam. Wydawało mi się, że więcej będę miał za tą jakość. Ale chyba przesadziłem. Kurde, ona słabo gra, ale szybka jest. Dobra, go revenge. Nie, dobra, ewidentnie muszę szybciej, ale no... Do zrobienia jest. Dobra, lecimy, teraz na poważnie. Miałeś 30 sekund przewagi? No wiem, tylko ja, kurde... Mam taki problem, że się staram robić dobre ruchy, nie? A właśnie jak miałem 30 sekund przewagi, to wystarczyło, że grałbym cokolwiek i byłoby dobrze, nie? No wiem, wiem, no ja jestem wolny, no co wam mogę powiedzieć, no... Mówiłem, mam dysklikulię. Także robię co mogę w walce z tą straszną chorobą. Nie jest lekko. Ciekawe jaki ma rank na bulecie. A, taki sam ma. A, to ma. No to w sumie ciekawe. Myślałem, że na buleta to powinno być znacznie lepsze. Miałem spróbować, nie powiedziałem, że na siłę nie będę robił roszady. To nie są jakieś patostreamy u mnie, że można zażądać, co tu będę robił, czy skakał, czy tańczył. Witam, witam wszystkich. Miałeś nie ruszać, miałem spróbować. Jak się liczy dokładność na czeską? Procent zgodności z silnikiem. Na piona, no generalnie mam tutaj piona więcej, tylko no pół piona więcej, bo te piony zdublowane, zablokowane, nie? A ten pionek E2 jest dużym plusem moim. Tylko będę musiał go jakoś pchnąć, nie? I wtedy będzie gituwa. A dopóki go nie pchnę, to jest takobym powiedział, średnio krótko mówiąc. Jak wieża E5, to E3 będę grał, wykorzystując związanie. No, taka równiutka sytuacja, nie? Ale może jakieś tu szanse gry na wina się pojawią.
Okej. Widzę, że lubi te piony oddać. W porządku. Być może będę żałował tego zagrania, bo może trzeba było wybić, ale. Czemu nie da się grać z BF na czeskomie? A nie wiem. Ja ostatnio grałem, wszystko działało. Że tak powiem, u mnie działa. Znowu przegrasz na czas? To trudno, no. Nie ma naprawdę co się spinać. Jak przegram, to przegram, a jak wygram, to się będę cieszył. Także na luzaczku. Graj rewanże, dopóki nie wygrasz, a to nie, to ona sobie stwierdzi pewnie, że jakiś lesz to już nie będzie chciała ze mną grać, co ty? Nie, no na wygrywanie to chyba tutaj sobie nie poczaruję. Bo nie mam jak tej wieży przeprowadzić do akcji. Ta wieża jest kompletnie wyłączona z gry. To jest problem. Na luzaku, nie tak jak Carlsen. Znaczy wiesz, jak ja bym grał w turnieju o 30 tysięcy euro czy tam dolarów, to pewnie też bym się spinał, nie? I rzucał myszką przez okno. Kto wie? Ale o to mi się wydaje dziwna decyzja z jej strony. Bardzo dziwna decyzja z jej strony. Ponieważ pozwoliła mi w ten sposób się zaktywizować. Tylko ja tę wieżę mam wyłączoną z gry, nie? I to jest problem, że ta wieża w ogóle nic nie robi. FM oznacza FIDE Master, a GM oznacza Grand Master. Nie no, tak jak mówiłem, ona słabo gra, tylko szybko, nie? Co jest? Ale wystarcza jej to, żeby mnie ogrywać, nie? Uteczek. O, my God. Nie, no ja na niedoczasach to jestem porówna ostateczna, nie? Dobra, go rewanż. No niestety, nie ma lekko, muszę powiedzieć. No, zostałem porobiony 2-0. Dobra, teraz już wyciągam z szafy potężne warianty. A jakbym od razu tam zrobił ten ruch królem, to bym wygrał pewnie, nie? Czy tam zremisował, ale nie pomyślałem, że nie da mata. No tak jak mówiłem, no na tych niedoczasach to jestem tragiczny. Koniec fory? No jak ja tu tryharduję, a tryharduję. Robię co mogę. Tylko przeciwniczka nie pozwala, no, na za dużo. Kolejnie, po prostu wyczerpałem moje zasoby dostępnej energii blicowej dzisiaj. Już się skończyły, nic nie zostało, widzowie.
Oglądam Magnusa? Nie, nie oglądałem Magnusa. Ja tylko tam Dudę zobaczyłem, co się dzieje. No i tyle zobaczyłem. Znaczy, dużo się nie da oglądałem, że tak powiem. Nie no, po prostu. No rano to tak, rano to na 100% wygrał, łatwo. Ale wiecie, co rano to rano, a co wieczorem to wieczorem, nie? Wyjaśniłem, nie? No jak bez formy, kurde, no przecież na swój rank zagrał w górnej połowie tabeli, przecież w końcu. Dobry turniej zagrał. Nie tak dobry, znaczy no wiadomo, no nie było perfekcyjnie, ale dobry turniej zagrał, obiektywnie dobry turniej zagrał. Około której analizy partii? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, wiesz, ja to jak hippies, no zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, nie? Pewnie idiotycznie znowu się ustawiłem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie na E7 właśnie, całkowicie bezczelnie może wziąć. I beczka jest taka, że ja nie mam gdzie tym gońcem odchodzić. Znaczy beczka, no w sumie nie jest mi do śmiechu. Na wieża D3, hetman F2 zagram. Czemu nie goniec G2? No bo to na związaniu bym stracił. I teraz goniec G2 ma więcej sensu. No, jedzie tutaj na mnie. Nawet pasów nie zapiała pewnie. Dobra, no wezmę. Co mi zostało? No już mogę tylko zgarniać te pionki. Bekeman. Też bym miał bekę, jakbym jakiegoś gościa robił. W sumie nie, ja zawsze mam bekę, nawet jak przegrywam. O, jeszcze hetman E3 ma defensywę. Albo tu. Dobra, jakiś wieża E8, nie? Tutaj będę się czaił. Teoretycznie jest gituwa, nie? Fabio, a ty myślisz, że ja to co, odpoczywałem cały dzień? Okej. I wieża G6, no ładne to znalazło. No no. Ładnie, ładnie znalazło. A i znowu ten sam problem, bo jest niedoczas i teraz będę porobiony, co? Ale pozycja obiektywnie jest wyśmienita, jest cudowna, jest niesamowita wręcz bym powiedział. Czasu brakuje, ale dobra. Jezu, nie, coś mi nie idzie dzisiaj, co? Patoszachy tak zwane są tu uprawiane. Nie no, XD. Dobra, laścik.
Znaczy, Laścik, jak przegram znowu, to już nie wiem. Nie no, a już nie chce grać ze mną, no porobiła mnie 3-0, już nie chce. A, chce grać jednak, dobra. Lecimy. Dzięki za subika, Harry. Bardzo uprzejmie, serdecznie, dziękuję. No jakaś klątwa, no ewidentnie, no ja po prostu nie istnieję tutaj. W tych partiach. Fakt, że tak niefortunnie. No ale to kurde, zawsze się niefortunnie przegrywa. Szczęśliwie nigdy się nie przegrywa. Ten, nie przegrywa. Okidoki. No to tutaj klasyka klasyki, nie? F3-4 będę przeprowadzał. Mówi, że nabiła sobie na tobie najwyższy ranking. No to widzisz. Szczęście w nies... Znaczy... Dla mnie nieszczęście, dla nieszczęście, nie? Luzik arbuzik. Możecie jej odpisać. Widać, że lubisz pomagać innym? Nienawidzę. Nie cierpię pomagać. Ale wiecie, czasem nieświadomy może komuś pomóc, nie? Nie może mnie adoptować, bo już zremisowałem, więc nie jest do zera. Także adopcji nie będzie na 100%. Na 1000000%. Dobra, jaką się w czwórkę będę pakował, nie? Matys, nie no. Aż tak źle to ze mną nie jest, żebym adoptowany został. Tak przynajmniej myślę, ale zobaczymy, jak się wieczór rozwinie, nie? Tutaj to bicie i goniec H7, nie? Klasyk. No Hetman C8 ona posiada taki ruch, nie? A Hetman D7 zagrała na piona. Okej. No to cóż, no ja się tu grzecznie bronię. Co poradzę, no gruba defensywa z mojej strony następuje tutaj. Ale ciekawa będzie pozycja, ja takie pozycje bardzo lubię grać. No Hetman C6 w sumie. A, tutaj zagrała w ogóle. Okej. Dobra, zrobię taki myk, jak zbiję to koń B5 zagram. Myślę, że ciekawie się zaczyna tutaj dziać. Co sądzisz o systemie londyńskim i obronie francuskiej na 800 elo? Na 800 elo to możesz dowolne ustawienie grać i będzie dobrze. I widły! Comeback tutaj następuje, proszę państwa, w tym starciu! Chyba, bo to jeszcze się partia nie skończyła, ale jest potencjał.
Nie no, wygrana jest, tylko żebym znowu jakiegoś kamikadze nie popełnił, nie? Dobra, comeback, proszę państwa, nastąpił. Lecimy z rewanżem. Analizy będą, spokojnie, przecież noc jeszcze młoda. Dobra. Teraz już zagram tak, jak powinienem zagrać, czyli A6 zagram w tym wariancie. A, już teraz nie powtórzyła, dobra, dobra. Hej, G3, no można. Ta G3 jest dosyć takim wnerwiającym wariantem, muszę przyznać, no. Irytująca jest G3. Bo biały jest bardzo bezpiecznie ustawiony, co nie? Ma tutaj figury po prostu tak klasycznie wyprowadzone. I ciężko się do czegokolwiek uczepić tak naprawdę w tym ustawieniu. Dawid first to ten. O Jezu, to kurde 20 gierek przy dobrych wiatrach. Ale to od niej propozycja, czy ty tak zarzuciłeś? Ona się pyta. Okej, okay, I accept, napiszę. Challenge accepted, dokładnie. Dobra. No to teraz się odpalam. Proszę państwa, teraz Dawid Czerw wrzuca trzeci bieg. Hetmanem. A to dosyć dziwna decyzja, muszę powiedzieć. Znaczy... dziwna, no tego się nie spodziewałem akurat, muszę przyznać. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja tutaj jakoś chyba przez B5 muszę tę pozycję grać, nie? Okej, okay, na tego delikwenta trzeba uważać. Ale dobra, to ja jadę B5 tutaj. Nic nie wyczaruję. No mam króla w centrum, więc trzeba uważać. Ale w razie potrzeby zawsze roszadkę można zrobić. Zawsze roszadkę mogę zrobić, także jest, myślę, pira ze drzwi ok. A jeszcze w dobrym momencie to, wiecie, jakaś tutaj H4 mówi, że przegrany daje 10 subów. Okej, okay, może być. No wezmę, wezmę. Okej. Okay. Na C2, nie? Do 10 mamy zagrać. No to analizy będą późno. Albo jutro, albo pojutrze. Ale będą. No wiecie, w streamowaniu tak jest, że... trzeba się spodziewać niespodziewanego, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale generalnie teraz się spodziewajcie, że będę bardziej nieregularnie transmitował i tak dalej. Z powodu takiego, że remoncik, nie? I przeprowadzka i tak dalej. No ciekaw jestem, bo z tym królem na środku szachownicy to na pewno... nie jest lekka ta sytuacja. Kurczaczek, no, bo tu na D7. Ostro! Będzie ostro się działo. Ale jeżeli ona odejdzie skoczkiem, to ja łupnę na C2 i co najważniejsze wymienię hetmany.
Oj, oj, oj. Nie, no chyba jest okej, okay, bo... Kurde, no chociaż... Nie, no pi razy drzwi jest okej, okay, ale bez sensu daje mi się zaktywizować. Kurde, kolejne harakiri popełniane będzie. No liczę, że nie, ale dobry czas jest, no, także rozklikałem się. Wykrzyknik... Co? Co się stało? Dlaczego ona z tym zbiła? Dobrze, comeback! Comeback następuje, lecimy. Ewidentnie rozklikałem się, widzowie, także teraz już po prostu bestia z Lublina nie do zatrzymania będzie. Misklik zrobiła? Okej. Okay. Endorama, nie wiem jaki był poprzedni kawałek. Ale wykrzyknik piosenka jest komenda przecież. Ale no nie mam jak sprawdzić. A, recently played. The dead don't... Nie. Breaking down the borders miracle of sound. Mogę popatrzeć prośby o Anbana, czy sam chcesz to zrobić? Ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego, ale tak, tak, to możesz przepatrzeć. No w sumie... A dużo jest tych próśb? Ile czasu grasz w szachy, mistrzuniu? O Jezu, za dużo. Za długo w sensie. Za dużo też. Bejcik? A, nie dała się złapać. No dobra, to przeganiam. Proszę sobie pójść stąd i później jadę F4-ką. Dobra, tu jest bardzo dobra pozycja. To takie nimdzo na sterydach, nie? Do willi przeprowadzka za hajs z kursów. Tak, do 32-metrowej. Ile godzin dziennie trzeba trenować, aby być na poziomie arcymistrza? Skąd ja mogę wiedzieć? Nie no, dużo, dużo no. Precyzyjnie ci nie odpowiem. W opór, nie? Po prostu siedzisz, aż ci mózg się ugotuje. Ale tu ofiarę przy bombie. Wesoło będzie. Nie no, każdy arcymistrz, którego znam, to w pewnym momencie swojego życia siedział po prostu od świtu do nocy, nie? I w nocy. Jaki plan na streama? Tak jak powiedziałem, gramy meczyk, później może analizy, zależy o której meczyk się skończy. 8. No i było bez roszady. Dzięki za donajcika, no bez roszady, specjalnie dla ciebie starałem się. Dzięki, dzięki. Nie, nie, Eon, to ja, jak 8, jakby było 100, no to bym oddelegował, jak 8 to ja zobaczę. Ile dostałeś? Czego? A, wniosków. No to 8, było napisane. Przed momentem, panie kolego. Hikaru skończył streama, to czas wbić do polskiego mistrza. Kurde no. Z przykrością muszę stwierdzić, że Nakamura to ze mnie taki średni. Ale wiecie no. Jaki kraj, taki Nakamura, nie? Co mogę powiedzieć? Nations reunite.
No jest presja, tylko ona ma ruch wieża A1 i psuje mi on całą kon... No nie gadaj. Nie no, o co chodzi? No bo wieża G6, nie? Czy nie? Wieża G6, cyk, i albo wieżę jedną, albo drugą wezmę. Czy czegoś nie widzę? Nie, pewnie czegoś nie widzę, ale... Jak czegoś nie widzę, to się nie ma co przejmować, prawda? No ale to bicie na E8 mam. To ale dymy! No mat grozi, to widzę. No ale jest figura więcej, tak? Nie, no jest okej, jest okej. Dobra, ja myślę, że winek. Ależ comeback nastąpił. Już wszyscy spisali mnie na straty. Było 3,5 do pół, ale ja coś tam klikam na tej szachownicy. Lecimy, lecimy. Tajmanow potężny będzie powtarzany. W sumie Sycyl każdy jest potężny, także na luzaczku. A, G3. Spodobało się to G3. No nie no, G3 naprawdę jest pieruńsko złośliwym systemem. To tak bez cienia żartu, naprawdę. To G3... Król białego jest zawsze bardzo bezpieczny. A król czarnego tak średnio, nie? Ej, ja w sumie kurde, bo ja nie wiem jak się prezentuje te suby. Ale to mi powiecie w razie co, nie? No dlaczego na tym hetmanem tu bije? Nie rozumiem tej idei. Jest to dla mnie tajemnicze i niezrozumiałe całkowicie. Nie wiem, nie wiem o co chodzi z tym hetmanem. O 10 subów gramy, także. Ona nic nie mówiła o subach, sami ich podpuściliście. A co ty pierwszy raz na Twitchu jesteś? Tutaj czat sobie igrzyska urządza. Ale dobra, w sumie to mi się podoba. To ja też przyznałem, także na luzaku. Także ten, mi się to podoba właśnie mega w streamowaniu, że po prostu tak randomowo może jakiś fajny meczek wyjść, nie? Tak w sumie z niczego. To jest super. Dobra, otwieram pozycję, no bo para gońców jest. Wiadomo o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o hetmana. Bije. Skup się, o 150 zł grasz. Na blicu, im bardziej się skupiasz, tym gorzej grasz. Także na blicu, właśnie na chillku trzeba lecieć. Taka moja porada. Szanuję. Szanuję tę decyzję. No, chyba dobrze to zagrała. Kurczę, chyba nie mogłem gońcem zbić. Przynajmniej nie widziałem tam obrony. Nie wiem, może jakaś obrona była, ale... Kompletnie nie widziałem. Czemu połowa streamerów na Twitchu reklamuje jakieś VPN-y? No bo jak płacą, to reklamują. Na tym polega streamowanie, nie? Co ty myślałeś, że z donate'ów się utrzymują? Streamerzy?
Ale mnie zastanawiają te VPN-y, bo nie VPN-y, te... Znaczy tak, te VPN-y, bo oni tam sprzedają jakąś tam usługę i 80 czy tam 90% zniżki. Jakim cudem mi się to może opłacać? Wiecie, no 90%, nie? To jest przecież jak za darmo rozdawać, nie? Biorę piona. Za darmo to uczciwa cena. A jeszcze wezmę drugiego i się cofnę. Dobra, jakiś szaszek wleci. I może tę wieżę do akcji? Nie no, jest dobrze, jest bardzo dobrze w tej pozycji. Wręcz powiem, że jest... Wyśmienicie, jest wyśmienicie w tej sytuacji, tylko... Problem jest taki, że te hetmany, nie, na szachownicy przeszkadzają. Bo mają wyłącznie koszty stałe. Znaczy okej, ale to tak mi się wydaje, że marketingowo jest to słaby zabieg, nie? Że właściwie moglibyśmy naszą usługę oddawać za pół darmo, tak naprawdę. Diament na rok na czeskomie? Oczywiście, że się opłaca, jasne, że tak. Pod warunkiem, że będziesz korzystał, no jak nie trenujesz, to na pewno się nie przyda. Ale jak trenujesz, to bardzo się przyda. Panie moderatorze, proszę tutaj nie ironizować. I zaraz zamiast... Tylko widły. Dawidku, uważaj na widły. Widły... mają tutaj... wysoki procent prawdopodobieństwa w tej sytuacji, gdyż jest skoczek po stronie przeciwnej. Także widły to jest najgorsze, jedyne właściwie, na co tu muszę uważać. Okej. 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 Ale się rozpędził ten zawodnik! Normalnie niczym słoń. Nie do zatrzymania teraz jest. Dobra, lecimy na eksta. Tak, tak, no lepiej chuć królem po białych polach. To jest bardzo dobra porada. Co byś zrobił, gdyby twoja kariera legła w gruzach? To znaczy... Jak moja kariera mogłaby legnąć w gruzach? W sensie co? Że nikt nie chciałby się uczyć o mnie szachów, ani mnie oglądać, ani nic? I czeską bym nie zwolnił? Bo... No bo nie oszukujmy się, Znaczy ja mam bardzo mocno zróżnicowany profil działalności, różne rzeczy robię, więc... Bardzo dziwne by to było, żeby nagle wszystko się posypało, nie? Prawdopodobne jest na przykład, że tam czasem lepiej, czasem gorzej coś będzie szło, ale tak, żeby wszystko do zera, to na pewno nie. Nie no, to graliśmy już tę pozycję ostatnio, to chyba udowodniłem, że ona jest bardzo dobra dla białego. Pokażesz jakiś Londyn potem? Nie pokażę. Londyn tylko na specjalne okazje. Czyli na świętego nigdy. Ale zawaliłem sprawę, bo widły Posejdona, nie? Ajajaj, dobra. Gruby błąd z mojej strony nastąpił, drodzy widzowie. No nie ma co się okłamywać, jest niedobrze. Jak ty jesteś człowiekiem wielu talentów, filantropem, osobą wielowymiarową? Filantropem? No nie wiedziałem, ale... Chyba, że coś mi umknęło. Czemu nie brałeś piona na H6? No bo... To mogłem? Nie, no przecież... No jak, bez sensu, no to bym stracił po prostu figurę. Czy czegoś nie widzę?
Nie no, jest tragedia widzowie, naprawdę, jest niedobrze, jest bardzo niedobrze w tej sytuacji. Lepiej to wygraj, bo grasz o polskie obywatelstwo. A to co, jak przegram, to dostanę to? Holenderskie? No to mógłbym przemyśleć taką propozycję. W Holandii szachy całkiem nieźle chyba stoją, nie? Chociaż nie wiem, nigdy nie byłem w Holandii, ani nawet nigdy nie byłem blisko Holandii, muszę powiedzieć. Streamy bez donate'ów to też tak jakby filantropia. Cieszę się, że się rozumiemy. No w sumie chyba trochę strołowała tą gierkę, nie? Tak mi się zdaje. Ja dostrzegam potencjał w mojej sytuacji. Już obroniłeś obywatelstwo, jak grałeś na Nemsko. Ale to co, jak wygrałem z Nemsko, to znaczy, że dostałem amerykańskie? To ja jeszcze tu robię. Nie grałem obrony sandomierskiej, to jest zbyt potężne, więc się boję. Kanadyjskie, sorry. Kurde, pomyliło mi się. No to ja słyszałem ten, na historii nam facet opowiadał w szkole, że podobno były takie sytuacje, że jak żołnierze niemieccy szli no, jako jeńcy byli łapani i niektórzy byli właśnie w tej, w Kanadzie, to że nie chcieli wracać, bo takim dobrze tam było. Nie wiem, czy to prawda, ale ciekawe w sumie, nie? W sensie, bo jest taki ten stereotyp, że ci Kanadyjczycy tacy mili, ale ciekawy jestem, czy aż tak mili. Goratino widziałem, oczywiście, że widziałem. Co ty myślisz? Ja wszystko widzę. Co trzeba, co nie trzeba też. No dobra, myślę, że jest tak pi razy drzwi wygrana ta pozycja, tylko jeszcze trzeba ją wygrać. Nie podwalając nic idiotycznego. Dobra, nie wiem, pójdę do przodu po prostu. Nie widziałem tego. Dobra, bo przegrywam 27 sekund, dobra. Primowy, dlaczego ja nie robię primowów? Znaczy przegrywam, no pozycję mam oczywiście wygraną, nie? Tylko czas. Dobra, jest win, bo wieża F7 wchodzi. I skoczek G1, policzone! Policzone było! Policzone od początku do końca. To nie był fart. Policzyłem. Chłop, co z babą przegrywa? No ale kurde, no to... Co jest z tym dziwnego, że się przegrywa? No. Słabszy przegrywa, no co mogę powiedzieć. Od czasu do czasu. Pamiętajcie też, że rankingi nie grają. To jest ważne. Że to, że ktoś ma niższy ranking, to nie znaczy, że 100% partii przegra. No jak ile jest? No 5,5 do 3,5, no. Co za pytanie. Szachy to... Wiecie dlaczego szachy tak popularne były w bloku sowieckim? Bo szachy to jest najbardziej równościowa gra wszechczasów. Nie ma znaczenia czy stary, młody, gruby, chudy, kobieta, mężczyzna i tak dalej. Po prostu każdy tak samo może sobie radzić. Czy pełnosprawny, czy niepełnosprawny. Każdy w szachy może naparzać i to na bardzo dobrym poziomie. No nie, no to jest według mnie tak głupi plan. Ale no mało nie przegrałem w sumie ostatnio. No ale nie, no według mnie to jest takie... Nielogiczne, krótko mówiąc. No bo...
Ten Hetman jest zawsze narażony na ataki. Pole E5 jest... Nie wiem, mi się to wydaje jakieś wysoce podejrzane. Nie wiem, czy to jest jakaś teoria, czy co to jest. Okage, no tak. Znaczy, jest na przykład taki Łukasz Nowak, który za niego tata robi ruchy i ogrywa arcymistrzów i tak dalej. Mnie ograł raz. I raz remis mieliśmy, także... Szachy to naprawdę gra dla każdego, dosłownie. Nie grałem z Marincello nigdy. Zastanawiam się nad Hetman C5. Ale nie, co ja się tu zastanawiam jak głupi, wieża C8. Proste, a skuteczne. Wiecie co, ja mam taką tendencję, żeby sobie komplikować życie. I wiecie, no... Weselej, ciekawiej, znaczy weselej to różnie bywa, ale ciekawiej to na pewno jest. Ale... Czasem lepiej jest zagrać proste, a skutecznie. Co? Tutaj. Czego nie widzę? A, wieża C... Nie, no o co chodzi? Wieża C2 w ogóle chyba mam, nie? Możesz krótko powiedzieć, czym jest pad? Pad to jest sytuacja, kiedy nie ma szacha, a przeciwna strona nie ma legalnego ruchu. Lekcję sobie odpal na czeskomie na temat pata i będziesz wszystko wiedział co i jak. No nie no, tyle dobrych ruchów, że nie wiem co wybierać. Może najprościej zagramy, co? Tak dla odmiany, dla odmiany. Ja wiem, że ja lubię sobie skomplikować, ale dla odmiany zagrajmy proste szachy. Aha, bo tu jeszcze może. No dobra, to wezmę piona. Na dobry początek zjem pioneczka. Okej. I teraz czy tu mogę zagrać? Zdania są podzielone. Jezu, i zagrałem! Dlaczego zagrałem, skoro powiedziałem, że zdania są podzielone? Nie wiem. No nie wiem, dobra. Nieważne. Coś się ewidentnie nie zagrało. No zdania były podzielone, no co mogę, co ja tu będę tłumaczył? Wiecie jak jest, no zdania były podzielone, to podzielone, nie? No nie wiem co mi się tam stało w głowę. Coś niedobrego. Coś strasznego, ale... Nie no, czasem tak jest, no. Czasem tak jest, że po prostu... Intuicja zadziała, ty nawet nie wiesz o co jej chodzi, ale wyszło dobrze. Nie no, chwilowa zaćma jakaś rzeczywiście, no. Dobra, żebym wieży nie podwalił. Na spokojnie się tu rozejrzyjmy. Nie ma szans, żebym wieżę podwalił. Nie ma nawet takiego szacha, żebym tę wieżę podwalił. Absolutnie nie ma żadnych szans, żebym podwalił wieżę. Jest gituwa, proszę państwa. Ops. I po szachu tu. I koniec szachów. Ależ comeback nastąpił, proszę państwa, nie? Widać, że waleczny zawodnik nie poddał się po trzech porażkach. Czemu grasz tylko z nią? Bo meczyk gramy. Do 10 zwycięstw. Filippo, pamiętaj na maila mi wysłać partię, którą chcesz, żebym przeanalizował. Jak coś, to się nie obrażajcie, nie? Że analizy później będą, ale meczyk wyszedł ciekawy, także... Wiecie...
Złapałem flow, także lecimy z koksem. Dobra, bo ona chce powtórzyć ten warent. No dobra, powtórzmy, bo ja tam dobre pozycje dostaję, tylko za szybko. W szachach nie ma problemu boostowania elo? No, nie wiem, znaczy ja się nie spotkałem z czymś takim, także nie. Ze smurfowaniem jest akurat problem, pewien. Czeską to fajnie rozwiązał. Nie, Filipo, wyślij na maila, to żaden problem. Żebym po prostu miał wszystko w jednym miejscu. Znaczy możesz na Discordzie, ale to nie obiecuję, że nie zapomnę, że mam na Discordzie jakąś partię. Bo jak coś widzowie, to za punkty kanału można wykupić sobie analizę partii. Renio, te debiuty, mi się wydaje, przynajmniej z moich obserwacji wynika, że w sumie zawsze były bardzo popularne. Tak, tak, Killroy, masz rację, no. Kurde, Killroy ogarnia temat, a ja to tylko jestem nieogarem, nie? Ale dobry pomysł Killroy miał i go zrealizujemy. Bo wiecie, ja to... sceptyczny jestem do nowinek technologicznych. tak, Czeskom fajnie rozwiązał kwestię smurfowania, ponieważ streamerzy robią tak zwane speedruny. Czyli, że... jak najszybciej chcą, wbijają określony ranking. No i wiadomo, że to jest takie niefajne, że grasz sobie partię tam na jakimś low elo i nagle dostajesz jakiegoś giema i cię łoi, a na przykład, nie wiem, tam ranking wbijałeś czy coś, nie? To takie przykre. W związku z tym na Czeskomie można zrobić tak, że zakładasz nowe konto, zgłaszasz do administracji i po prostu jak skończysz tego swojego speedruna, to Czeskom zwraca ranking tym oponentom, których w czasie tego speedruna ograłeś. Pamiętajcie, że jak ktoś odbiera tę analizę partii, to trzeba mi tę partię przysłać, żebym wiedział co analizować, nie? Dobra, tu nie mam się czego obawiać totalnie. Jak piona zbije, to mam Hetman A1. Okej. A tutaj kluczowe pola mam pod kontrolą, więc ona też tą wieżą sobie nigdzie tu nie wejdzie. Ale cenne sekundy, szybko, szybko, szybko. Dolewka, ale trzeba uzupełniać płyny, bo przy szachach dużo płynów się zużywa. Dobra, goniec C5. I gdzie ten skoczek pójdzie, proszę państwa? Bo ja mam wrażenie, że za bardzo nie ma gdzie pójść. Okej, i teraz bitka i po czarnych polach? Nie, lepiej. Nie, szkoda parę gońców oddawać. Hop. I myślę, że wymienię po prostu, bo ten skoczek na bandzie beznadziejny, więc ja tu o linię E powalczę. O tak o. Dobra. Bo paragońcy cię wykończy. Muszę powymieniać wszystkie ciężkie figury i na koniec będę pionki zdobywał, nie? Dobra decyzja z jej strony. To bardzo dobra decyzja z jej strony, że ona chce skoczka tutaj wrzucić, żeby te piony mi atakować. No, dobrze, dobrze to zagrała. Ale ja też głupi nie jestem, wiadomo. Także jakąś F4 tu będę chciał pakować, później F5, F6, Hetman H6 i tam mata, wiadomo. A to białe pola osłabiła, przynajmniej taka była moja koncepcja. Oj, wow! A bym przeskoczył tą wieżę, nie? Chodziło mi o to, żeby właśnie zbejtować ten ruch. Dobra.
A, czas, 28 sekund, dobra, dobra, dobra. Dobra, jest dobrze, a będzie lepiej. Dobra, może żartowałem. Ale nie, no z takim gońcem potężnym nie ma prawa, żeby to się dla niej zgadzało. Widzę, że ona lubi tak otworzyć, nie? Aj! Dobra, bo tam hetmana bym podwalił. Do czas! Kurde, na czas! Aj! No! Kurczaczek, było dobrze. Było dobrze, ale jednak szybsza jest ode mnie znacząco. Dobra, przyspieszony smog, żeby tutaj nudów nie było. Ale no była close giereczka, co? Tak, tak, Apocalyptics. Zdarzyło mi się parę razy na analizach, że miałem genialny ruch. Wykrzyknik książki i możesz się dowiedzieć, jakie książki szachowe polecam. Ale były dymy w tamtej pozycji, nie? Kurde, tam miałem generalnie... Myślę, że tam miałem ją na rozkładzie, no. Ale niestety nie pykło, no wiecie jak to jest. Raz na wozie, raz pod wozem. Kiedy ty zrobisz speedrun? Jak się przeprowadzę, myślę. Bo teraz mi się tak nie chce zbytnio. Kurczę, czy ja jestem złośliwym człowiekiem? No jestem. Dobra, wezmę tego pionka. Znaczy, wiecie, to jest takie na zasadzie, nie powinienem tego robić, ale zobaczymy. Okej. <Okay. grystanie> Skoczek 4 byłoby dosyć nieszczęśliwe, co? Zacznę od B4 i hetman A5. Taka jest moja koncepcja na tę sytuację. Zagraj skoczek E4, może nie zauważy. Nie, no co ty. Za takie podpowiedzi to ja dziękuję uprzejmie. Ale jednak nie. Dobra, biorę. Dają to, biorę. Ale będzie tłumaczenie w tej partii. Naprawdę, tak się będę tłumaczył srogo, że to się w głowie nie mieści. Ale no, najedzony jestem. Pionki zostały pozgarniane. No jednak, co by nie było, dwa piony to dosyć solidna przewaga materialna, nie? No dobra, coś się tu zamyśliła, więc ewidentnie ma jakiś problem. Biła, dobra. No, nie mam co myśleć, muszę pionem zbić. Mhm. Mhm. What next? Dobra, więc wiadomo, na A2 się czaję, ale tak naprawdę moja idea to jest wprowadzenie hetmana do defensywy. Bo pionków się najadłem, już głodny nie jestem i teraz kwestia, żeby jakoś zaatakować ją, nie? Dobra, pionka zabrała. Nie wiem, coś takiego. Wiadomo, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wisi pionek, nie?
A ja chcę zagrać A4 i tam królem oponentki się zainteresować, ale nie będzie łatwo. Naprawdę nie będzie tutaj łatwo. W sumie nie wiem, dlaczego ona się zastanawia, bo chyba nic... A, to koło. To dziwna decyzja. Bo co, H5, tak, grozi? W sumie nie wiem, czy to grozi. No bo teraz zbije z szachem, nie? I w razie co hetmanem odejdę sobie na F5, także chyba nie grozi. A druga sprawa, że ja goniec E4 mam zawsze posunięcie, także... Od dawna wiadomo, że nie da się z szachów utrzymać, znaczy z grania w szachy to nie, ale z szachów ogólnie to jasne, że tak. I teraz tak, oba króle z pewnością nie są tu szczęśliwe. Pytanie, który jest bardziej nieszczęśliwy. Nie no, chyba jest gituwa, co? Nie mam jak tu ten dać. Dobra, to jak nie z tej, to z drugiej. Smok zaryczał, proszę państwa. No dobra, go next. Nie no, była zadymka, było ciekawie, no. Dużo się działo. Dużo się działo, no. Dobra, Katalona w sumie nie grałem, ale nie chcę grać Katalona. Ostatnio coś jakoś z Katalonem, czyli z tym ustawieniem przez G3, jakoś mi nie po drodze. Jaki dumny. No, na co mam płakać, jak wygrywam? Smok czy przyspieszony smok? To, co ja gram, G6, to formalnie się nazywa hiperprzyspieszony smok. Taka jest formalna nazwa. Jaki jest plan grania Katalonem? No G3 goniec G2 konie F3 roszada. Czyli mówiąc krótko, ustawiasz gońca na G2 i niech oponent się tłumaczy. Ale tutaj widzę, testuje różne podejścia. Ja też coś tam wiem na temat tych pozycji. A jak wygląda przyspieszony nie hiper smok? W drugim ruchu grasz skoczek C6, a w trzecim ruchu grasz G6. Dobra, proszę bardzo, w to mi graj, że tak powiem. Ja i tak chciałem to posunięcie zagrać, więc... W sensie F3. Więc z przyjemnością skorzystałem z okazji. No dobra, i teraz jest kwestia tego rodzaju, żeby jakoś pchnąć piona drugiego. I też trzeba uważać na wieża D4 motyw. Prosto może? Chociaż w sumie pod C5 taki nieprzyjemny wlazłem, jak głupi trochę, nie? No tak nie jestem. Nie jestem fanem tego zagrania. Nie jestem fanem tego zagrania. Dobra, idę A4, nie wiem o co chodzi. Mi się podoba, mi się podoba. Teraz pionek C jest słaby, na C5 mam D5. Także wydaje mi się, że teraz jest... Jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze w tej pozycji. Ja zaraz zapakuję skoczka na F4, tu już będzie świetnie. Bo tu muszę uważać na wieża D5. Tak przez moment mini zawał miałem, że podwaliłem, ale nie podwaliłem. Jest okej. Teraz bylebym nic tutaj, wiecie, jakiegoś skrajnie głupiego, żebym nic nie zagrał, jest winek, bo wisi na B4 i wisi na C5. Obu pionków nie obroni. Pozycja jest wygrana. Wariant Najdorfa jest bardzo dobry.
Ale też bardzo trudny, w sensie, no jest pieruńsko trudny. Taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć. Podobno jak Alfa Zero uczył się szachów, to wgrali mu partię Enviela w Najdorfie. Enviel czernymi gra. Najdorfa. I Alfa Zero wtedy przestał grać E4 całkowicie. Coś tam jest na rzeczy z tym Najdorfikiem. Ale jest komplikacji fest. Znaczy, przykładowo ja nie rozumiem, nie? W sensie, ja nie rozumiem po prostu Najdorfa. Dla mnie to nie jest wariant. Zagrałem parę partii i po prostu nie czuję tego ustawienia, ale po prostu tych debiutów jest tak dużo, że to jest bardziej kwestia gustu niż jakości samego w sobie wariantu. Tak, mój ulubiony debiut to przyspieszony smok. Łopanie! Co? No biorę. Chyba, że tu mat jakiś jest. No nie wiem, ja nic nie widzę. Ale w sumie to, że ja czegoś nie widzę, to nie znaczy, że tego nie ma, prawda? Czemu ten debiut nazywa się przyspieszony smok? Bo jest zwykły smok, a to jest przyspieszona wersja. Czyli czarny szybciej ustawia to, co w zwykłym ustawia wolniej. Kurczaczek. Mało czasu, mało czasu. Ale oponentka też ma mało czasu. Dobra, bo konie 7 wchodzi. To jest koniec. A nawet mat! Haha! I po król H7 będzie mat. O, nice, ładne, ładne. No takie wykończenie. Dobra, dwie partie, proszę państwa, dzielą mnie od zwycięstwa. Pełne skupienie, zero litości, wiadomo. Dobra, jeszcze szóstkę zagram. Zobaczymy, czy to G3 znowu pójdzie. Poszło. Dobra. Tutaj 6 działa dobrze, ona tutaj gra takie dziwne ustawienie. Może przez H5 znowu zagram? Albo nie, nie będę świrował. Kiedy 2600? Musiałbym, wiesz co, się wyspać i przysiąść. I 2600 to wbiję bez problemu. Jak 2580 już biłem, to 2600 jest w moim zasięgu. Tylko to parę dni trzeba by tak przysiąść i z rana pograć, nie? Polvar, mam aktualnie cel szachowy, uzyskanie tytułu mistrza międzynarodowego. A GMA będziesz próbował potem? Stanowczo GMowi mówię nie. Jak ty teraz 2500 nie możesz bić? O, ty. Nie wiesz, o czym mówisz. Nie znasz mojej potęgi. Ja też jej nie znam, nikt jej nie zna. Jest zbyt potężna, żeby ją pokazywać świat. Nie no, bez kitu, no na 2500 to ja wbijałem wielokrotnie, także to jest kwestia, żebym po prostu wyspany siadł i poklikał, no. To jest kwestia dwóch partii.
Oj, oj, oj. Tego to ja nie widział. Ale dobra, w sumie coś złego mi się tu dzieje? No, trochę czuję się taki osaczony na tym punkcie D5, muszę powiedzieć, z każdej strony. Czuję pewien dyskomfort w tej sytuacji. Dobra, zagram tak. W sumie hetmanem zbiję w razie co. A, tylko na punkt E6. Na punkt E6 trzeba uważać. To jest główna moja słabość w tej sytuacji. Chyba mogę, co? No nie powiem, żebym jakoś bardzo to policzył, ale chyba mogę. W Aponili na pewno kiedyś pojawi się film o grze indyjskiej w Oriencie Wschodnim. Ale w najbliższym czasie nie mam w planach. Ale Benoni będzie! Ale jakbym mata Benioskiego wsadził. Oj, Benoni, Benioski. Ale by było efektowne zakończenie, co? Byście klaskali na czacie. Bo na czas przegram. Trzeba by coś zagrać, tylko że nie mam weny. Dobra, nie wiem, szacha dam? Szacha widział, szacha dał, nie? I co teraz? Okej. Okay. Dobra, 30 sekund. No jak ja wyciągnę to na 30 sekundach, to będę sam pod swoim wrażeniem. Bo ja kurde nie jestem dobry w te szybkie klikanie. Dobra, czas się pomału zaczyna wyrównywać. Kurde no. Kolejną wygraną przegrywam czas, no niestety. Za wolny jestem, no. Ale skillowo jest dobrze, tylko za wolny zawodnik. No dobra. Ej, bo tutaj, żeby mnie nie dogoniła, no mam trzypunktową przewagę. Trzypunktowa przewaga powinna wystarczyć, nie? Xerxes. To, że nie jestem w coś dobry, nie znaczy, że nie sprawia mi frajdy i że nie przyspiesza bicia mojego serca. A druga sprawa, że nie chodzi o to, że jak jesteś w coś niedobry, żeby tego unikać, tylko żeby wyćwiczyć.
Pooglądajcie sobie moje streamy tam sprzed 4 lat, to ja wtedy to po prostu grałem jak leszcz ostateczny, a teraz gram jak taki umiarkowany leszcz na 3 plus 0. Fan Kreta, szachy internetowe, a szachy na żywo to jest po prostu całkowicie co innego. Nie da się tego porównywać. Generalnie jest tak, że jak masz wyższy ranking na Chess.comie, to na żywo prawdopodobnie też będziesz miał wyższy, ale konkretnego przełożenia nie ma. U każdego jest inaczej. Nie, no dobrze, dobrze tam nie doczas. Radziłem sobie nieźle, tylko była szybsza oponentka, nie? Sprytnie tam oddała figurę, żeby nie przegrać. Bo tam generalnie już dojeżdżałem, nie? Dojeżdżałem tam pionem E2, E1 i tak dalej. Jelas, ranking... dobry gracz według mnie to jest tak od 2600, 2700 na Chess.comie. To czemu nie zagracie? No ale... No widzowie, to nie chodzi o to, żeby ustawić zasady pojedynku tak, żebyś wygrywał wszystko, tylko chodzi o to, żeby była zabawa, no, głównie. To po pierwsze. Ile procent graczy ma ranking 2500 plus? Na Chess.comie to jest 0,1%, chyba coś takiego. Trącony atak tutaj nastąpił. Prawie hetman złapany, prawie. No powiedzcie, że Dawid Czerw coś tam umie grać. I będzie to prawdą. Wieża F6. Najsik, co? Robiło się te zadanka, robiło się te zadanka, widzowie. Jakże? No dobra, pionek zdobyty. Teraz trzeba uważać, żeby go odpowiednio zrealizować. Zacznę od niezobowiązującej G3, żeby nie broniła wieży i wieża D6, koniec partii. To jest po prostu, znaczy obiektywnie, nie? Bo czy tam nie zepsuje tego, to inna sprawa, ale obiektywnie jest po prostu kompletnie wygrana sytuacja, bo E6 wjeżdża. Nie no, wiecie, od czasu do... nie jestem takim koksem jak, nie wiem, Nakamura, że każdą partię naparza, wiecie, turbo, ale od czasu do czasu mi się zdarza, tak. Jedna partia na 8, tak bym ocenił, taka turbo zarąbista mi się zdarza. No, tak średnio licząc. W sensie, wiecie, taka partia, że widzę to, co trzeba widzieć, nie? Wiecie, o co chodzi. Boski Niko, gambity, to żeby gambity grać, to trzeba umieć. Więc nie wiem, no tak wcześniej jak 1400, to chyba nie ma sensu grać gambitów. Ej, bo w sumie ona minutę myśli w tej pozycji, nie? No dobra. Wieża H6 mat. O, oh, so sweet. So sweet. Nice. Dobra. Meczowa partia. Partia o wszystko, widzowie.
Remis nie wystarcza, bo do 10 zwycięstw. Chyba. Znaczy w sumie nie wiem, nie ustaliliśmy tego zbytnio. Dobra, zagram smokule i lecimy. Ale widzicie, żeby mieć pełen obraz sytuacji, no to trzeba przynajmniej kilkanaście gierek zagrać, nie? Wtedy wiemy, co w trawie piszczy. Dobra, no to goniec C6, co ostatnio zagrałem, chyba dobre było, nie? Dobra, by piątkę w sumie odpalę od razu. Nie wiem, czy to dobre. Nie, raczej pewnie to było zbyt optymistyczne, ale myślę, że jest potencjał w tym zagraniu. No nie wiem. Zdania są podzielone ewidentnie. No końcówka powinna być ok. Pytanie, co jest po koń D5? Bicie, konie 7, król odchodzi, wieża D2. No nie, bo to tracę piona, to nie chcę. No dobra, końcówka, no chodź, kurczę, no. O, wiem. To najpierw B4 zagram. I wtedy jak ona zbije, to wprowadzi mi wieżę do gry. No dobra, o, to mi się podoba ta koncepcja. A, tylko na zegar muszę uważać. Na zegar muszę uważać, wiadomo. Tylko goniec F3 jest takie wysoce nieprzyjemne, co nie? I teraz jakieś skoczki C7. A6, bicie. Bicie, skoczek C7. No nie, 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 to mi się nie podoba. Pozycja ewidentnie straciła w moich oczach. No skoczek jest dobry, grożę sko... Oj, nie, bo goniec jeszcze broni. Już myślałem, że skoczek C3 wejdzie. So close. No dobra, no to co poradzę, no to... Grzecznie będę się bronił. Zobaczyła też ten motyw teraz, albo wcześniej widziała. Prewencyjnie tutaj podeszła do tematu. Dobra. Okej, okay. Nie no, to tak sensownie gra, rzeczywiście. Jak zbije, to ja wieżą odbiję i nie będzie mogła zbić, bo mat. Bo ja chcę do A3 się dopchać, to jest moje marzenie w tej sytuacji. To po prostu o nic więcej nie mogę prosić w tej sytuacji. Dopchanie się do A3, bo wtedy skoczkiem na C3 wjadę i tam maty na pierwszej linii będą, nie? Boski Niko, wykrzyknik Duda Cox i możesz obejrzeć, co sądzę na temat partii Dudy, bo ją analizowałem na streamie. A, i C4 przeoczyłem w sumie, no. Taka shaky ta pozycja, nie? Nie podoba mi się to, no. Absolutnie mi się to nie podoba. Tragedia. W sumie wieża F4 mogło. Nie wiem, nie wiem, co się tutaj dzieje. Na pewno nic dobrego dla mnie. Tyle wiem. No, bez sensu ten ruch zrobiłem. Ej, ej.
Za dużo głupich ruchów z mojej strony, muszę powiedzieć. Tak się partyjek nie wygrywa. No ja na 15 sekundach to nie wybronię tej pozycji, ja bestią na szybkości nie jestem. Okej! Okay. Czy tu jakiś mat? Zatańczę, zatańczę. A kurde, no. To tyle, no i taniec się zakończył błyskawicznie. Dobra, poddaję. Kurczę, no. Niestety, niestety. Ale mam jeszcze zapas punktów. Ale zawaliłem sprawę zbyt wolno, tam na początku tak jakoś dziwnie się zastanawiałem, nie? A ogólnie była gituwa, myślę. Nie no, partia na pewno była dobra, tylko tak na koniec tak przyświrowałem. Wynik tu widać przecież koło imion zawodników. W sumie nie wiem dlaczego tej Słowiance ostatnio kiepsko poszło, ale w sumie nie wiem czemu ona powtarza ten wariant, bo tutaj raczej kiepskie pozycje dostaje. Tym bardziej jako nie wiem, to B5 mi się wydaje takie optymistyczne zbytnio, nie? Tak, tak, będą analizy, no, na spokojnie. Przynajmniej kilka, na pewno nie wszystkie. Kolejność zgłoszeń się liczy. Baturu, zgadza się, oczywiście. Na 3 plus 0 trzeba odpowiedni mieć, wiecie, skill klikania i w miarę dobre pozycje ustawiać, no. To jest prawda. 150%. Oj, B4, oj. Chociaż... W sumie o co chodzi, na C6 leci. No nie wiem, nie wiem. A. Okej, okay. No tego ja nie widział całkowicie. Dobra, no to... Jak oponentka mnie tutaj zajeżdża na skrzydle, to ja muszę w centrum kontrować, bo co mi tutaj pozostało? Aj, zaś zapomniałem o tym samym, nie? Ale dobra, myślę, że jest okejka. A, sorry, sorry, bo tu mat by był. Ps. Żartowałem. Nabraliście się, nie? Widzowie, już myśleliście, że to zagram. To był prank! To był prank! Tutaj w sumie w tym gambicie hetmańskim mi się wydaje, że tyle punktów naklepałem, bo tutaj gram ten debiut od chyba 14 lat, więc tutaj plany gry mam mega opanowane i na czas tak nie przegrywałem, nie? Bo tak to większość partii to z czasem miałem problemy. No dobra, ja będę chciał wpakować skoczka tutaj i skoczek i drugiego skoczka na F4 i coś tu na królewskim będę czarował, nie? Dobra, lecimy i skoczek H5, to musi się skończyć niedobrze dla oponentki. 100%. To nie ma prawa się skończyć dobrze, nie ma prawa absolutnie żadnego. No G6 to bije z bomby, nawet się nie zastanawiam. No myślę, że okejka jest w tej pozycji i to znacząco.
Szczepioneczka urwałem po drodze. I teraz byle nic tutaj głupiego nie odstawić. I jest pozamiatane. No dobra, muszę tu uważać na widły. Wieża F6, tak? Dobra. A, no właśnie, mówiłem, muszę uważać na widły. No i zapomniałem. Ale szachy to jest okrutna gra, co nie? Okej. 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 No i teraz, jak to wygrywać? Kurczaczek. Aj, dobra, nie mam co się zastanawiać, bo na czas przegram. Dobra, jolo. Aj, co ja robię w ogóle? Nie no. Ależ nie, te niedoczasy w moim wykonaniu to jest jakieś XD. No ale nie wiem, czy to zaliczamy za wygraną, bo to remis był. W sumie, no ale do 10. Nie no, styknie już tych partii. Czekajcie, jak ona ten? Anna Maja, nie? Zobaczmy na Twitchu. O kurde, ale były dymy, co? Napiszę czat. A, nie mam jej w obserwowanych nawet. Dobra, to zaobserwuję teraz. Hello? GG's. It was fun. No i tyle. I spadł. Ale no. Nie no, ale beczka trzeba przyznać. Beczka trzeba przyznać, bo praktycznie chyba jedną partię przewaliłem, nie? Prysachu, dzięki za hosta. Jedną partię przewaliłem tak, że... Nie no, te pierwsze dwie chyba przewaliłem tak, że słabo grałem. A później to była gituwa. Zobaczymy, co tam powie ciekawego. Więc nie mówię. Dobra, no to co widzowie, jakieś 4-5 analizki do spania, nie? O, dostałem subskrypcję w prezencie na jej kanale. Oj, nie, tu u mnie. O, thanks for the subs. Widzowie, wygrałem dla was. To wszystko ode mnie dla was jest tak naprawdę.